Cześć wszystkim, z tej strony Gosia. I dzisiaj ubrałam się tak dosyć dziecięco, a to dlatego, że dzisiejszy odcinek może zainteresować tą młodszą część widowni, tą dziecięco-nastolatkową, która to zresztą jest bardzo, ale to bardzo krytyczna względem nazwy glutoplazma. A dzisiaj, słuchajcie, będziemy testować przeróżne glutoplazmy. Jeżeli rodzice wam jeszcze tego nie powiedzieli, powiem wam to ja. Życie jest bardzo niesprawiedliwe i nie każdy będzie nazywał rzeczy tak, jak wy sobie tego życzycie. Jedni powiedzą slime, inni glutoplazma, jeszcze inni glutek. I co wtedy? Czy agresja, którą wylewacie w swoich komentarzach, jest potrzebna? Czy chcecie, żeby wam pękła żyłka w tak młodym wieku? Oszczędzajcie nerwy, słuchajcie, przyjdzie życie, przyjdą problemy finansowe, problemy zdrowotne, problemy z partnerem, przyjdą dzieci, wy się jeszcze nadenerwujecie, wy na tego YouTube'a te nerwy sobie darujcie. A teraz weźcie i popatrzcie, co mam dla was, bo mam dla was dzisiaj wielki, ogromny, gigantyczny wręcz test slajmów, glutoplazm, glutków i obślizgłych chemikaliów, które będziemy dzisiaj testować i wszystkie kupiłam w sklepach i będę wam mówić, czy są dobre, czy nie. Patrzcie na to! Dzisiaj przetestujemy i zobaczymy, co też producenci mają do zaoferowania i czy któreś z tych glutoplazm są naprawdę warte kupienia. Ja podejrzewam, że chyba wszystkie są w Polsce. No nie oszukujmy się, Polska nie gęsi, swoje glutoplazmy posiada. Także dzisiaj będziemy je testować. Nie wiem od czego pierwszego, także zaraz ogarnijmy się, ogarnijmy. Jako pierwszy niech będzie zestaw ten tani. To jest z takiego sklepu Pound Stretcher. To jest takie coś jak u nas, wszystko za 5 zł i nie tylko. Także myślę, że w tych tanich sklepach też można w Polsce coś takiego kupić. Jest tu aż 5 różnych małych glutoplazm, ale zobaczmy, czy one są warte czegokolwiek. Czy są warte funta 50? O, jeszcze zapakowane. Dobra, sprawdźmy zieloną. Zielona mnie... Patrzcie. Chodź. Czekajcie. Jest satysfakcja. Chyba nic nie... Trochę takie tłuste, ale chyba nic nie pozostawia. Czekajcie. O, i czyste. Pachnie ładnie. Może dodali właśnie tego proszku do prania. Wy mówiliście, że z perwolu dobre. O, fajne. O. Czekajcie. O nie, nie. Czekajcie, chcę wszystkie... Chcę wszystkie, ale... Wyłażą świetnie z tego opakowania. Naprawdę warte ceny. O, jakie ładne. Powiem wam, że za funta 50 chyba zdecydowanie mogę wam polecić. Nawet się nierwię. O! Się owinęło. To teraz dla odmiany może takie puti. Te puti. Puty, puty, puty. One chyba są mniej rozciągliwe niż slime, ale tak do końca. Mam jeszcze trochę slajmu na palcu, obrzydliwe. Ale teraz psie włosy. Powiem wam, że niby się nie przyczepiało do ręki, a wszystko. Może być dzisiaj obrzydliwie. Zobaczmy, jak się klaruje przeźroczyste puty. O! To jest w takim tym. Okej. Więc to puti. Dobra, już teraz widzę różnicę, widzicie? Niby. I się też trochę rwie, ale jest takie trochę jak plastelina. O, ma się rwać? A tak się. O, teraz się rozciąga. Czyli w sumie nie wiem, co trzeba zrobić, żeby się rozciągało, ale się rozciąga. O. Dziwne, nie umiem tego określić, czy mi się to podoba, czy nie.
wydaje dźwięki. O, wyrwałam sobie włosa, się sputił. O, kurczę. Chyba po prostu trzeba naciskać, rozciągać to o wiele wolniej. To jest takie bardziej do odstresowywania, takie wiecie co? A slime to jest taki... Powiem wam, że jestem bardzo niesamowicie zaskoczona pozytywnie tym puti, aż włożę z powrotem do pudełeczka, bo chyba będę się tym bawić. Idź puti na później. Dobrze. Jakiś czas temu testowaliśmy Pupsi kupę jednorożca, a teraz już nawet nie, producenci nie mówią, że to jest Pupsi, po prostu pu, kupa. I mamy kupę rekina i kupę jednorożca. Obydwie. Nawet kupa rekina ma w sobie trochę brokatu, także zobaczmy. Jest w środku rekin. No tego się nie spodziewałam. O, ale nie ma jednorożca w środku. To nie, rekin jest, jednorożca nie ma. Dobra, zobaczmy. Ale zimne. Ale zimne, jakby z lodówki było trzymane. Z lodówki było trzymane. Co to, to też puti jakieś? Patrzcie, ja myślałam, że to slime będzie. O, może trzeba rozgrzać w ręce. To takie, wiecie co, jak ja zrobiłam kiedyś slajmu i za dużo dałam boraksu. To się tak rwało. To ja zrobiłam prawdziwą kupę jednorożca. A czekajcie, a zrobimy tego rekina. O, rwie się bardzo, bardzo. Nawet wyjść nie chcę. Chodźcie, rekina wyjmę chociaż. Dun 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 dun. O. O. Taka galaretka. Jest to bardzo duży zawód. Patrzcie, nic, nic, nic się nie dzieje, tylko się rwie. Czekajcie, gdzieś kupa jednorożca zniknęła. O! Chciałam kamerę wyłączyć, a się przykleił. O matko. To teraz spróbujmy coś, co chyba i w końcu jest slajmem, nie żadnym putim. Bo nazywa się to głupi slime. Głupi slime. Jak to człowiek nie wie, dopóki na głos nie przeczyta. Głupi slime. Dobra, zobaczmy, jak się prezentuje głupi slime. Głupio się otwiera, muszę powiedzieć. Ładnie wygląda. Ale nie jest. O, ale super, czekajcie. Piruriru. Ale Boże, to żyje. Ale super. Czekajcie, czy to się rozciąga? A, on się tak rwie, ale takie niesforne. Oj, teraz przerwała mi coś. Dwóch. Nie. O, dobrze. Gdzie czystość? O nie, to się rwie. Słuchajcie, o, widzicie, cząstki spadają. To jest taki dziwny slime, który nie chce się łączyć.
Tutaj z kolei mam cały zestaw, ten cały, jeszcze trochę slajmu. Ten cały zestaw kosztował tylko 10 funtów. Mówię tylko, bo niektóre slajmy same w sobie kosztują dużo. A ten za te cztery różne pojemniki zapłaciłam 10 funtów. Z tym, że to nie jest slime, to jest jakaś pianka i nie będziemy się teraz tą pianką zajmować. Natomiast tu zostaje nam jeden putty. Już wiemy, co to są putty i powiem wam, że mnie satysfakcjonują. I trzy kolorowe slajmy, także zobaczmy, jak się klarują te slajmy i jak ten putty. Ja chcę putty najpierw, bo putty mnie, powiem wam, satysfakcjonuje. Ten putty jest w takim jajku i jest w opakowaniu. Ten od razu po dotknięciu, powiem wam, jest taki jak kredka świecowa, wiecie co, takie ma obślizgłe, ale nie klejące, takie jak kredki świecowe, wosk, ma na sobie wosk. Także zobaczmy, nie wiem, czy te putty muszą być chyba najpierw rozgrzane w rękach, ciężka praca na początku, a kaloryfery wyłączone, to nie mogę nic zrobić. O, słuchajcie, super, ale fajne, nie pachnie, bezzapachowe, nie wiem, czy widać, ma taki połysk, mieniący się połysk, mieniący się połysk, ale fajne i się tak nie rwie, ale super, taka jakby plastelina, ale nie plastelina. To zobaczmy z tego samego zestawu, gdzie był ten wspaniały putty, jak będą zachowywać się te slajmy. O, folia, już chciałam palca pchać. Wezmę rekinem. Przebiję rekinem. W końcu się na coś przydał, biedak. Dobra, spróbujmy. Kusi mnie różowy, bo jeszcze nie mieliśmy różowego chyba. Chodź. Dużo tego. O, powiem wam, dobra jakość. A rozciąga się, czy to znowu ten taki żywiołowy? O, ten się nawet trochę rozciąga, powiem wam. Trochę tak. Powiem wam, ta glutoplazma to jest jak na razie winner, mamy winnera. Dołożę teraz pomarańczowej, zmieszam. Chodź. O, jakie ładne połączenie kolorystyczne, o! Dołożę trzeciego koloru, jak dali to już wykorzystam, ale patrzcie, o, tu nie wiem, czy widzicie, taki jak droga mleczna z brokatu, dorzucili brokatu, ale nie rozmazali, o, wow, ładne, czekajcie, robię teraz bardzo ryzykowny test, kocyk. Nic. Dziecio bezpieczne. Mogą dzieci na, wiecie, na kanapę trzasnąć i będzie wszystko ok. Ale super. O. Teraz szybko zajmiemy się Guzuka Slime. Guzuka Slime, nie wiem, co to jest. Wygląda trochę jak wulkan. Guzukuje. Kurde. O! 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 O!
Ten jest jakiś dziwny. Bardzo klejący, nie odchodzi łatwo od palców. Ciągnie się, to jest plus, ale widzicie, nic nie odchodzi dobrze od palców. O, nawet nie mogę przybliżyć kamery, żeby wam pokazać, co tu się dzieje, bo inaczej ufajdam sobie kamerę. No zupełnie nie odchodzi, słuchajcie. Miłe w dotyku, bo to tak fajnie okleja, ale o, tu, o, bardzo, bardzo brudzące. Tego dzieciom na pewno na kanapie nie dawajcie. Dobra, guzuce mówię nie. Nie, zdecydowane, o Jany. Idź stąd. Teraz słuchajcie, chyba największe pudełko slajmu, jakie tutaj mamy, to jest Crazy Slimy. Patrzcie, w kolorze złota już widać, że tam buzuje, także nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić, jak to wygląda. Wygląda ładnie. Złote. Dobra. Chodź, chodź. Wow, jak dużo. Czyszczę terytorium, bo może być dużo zabawy. Coś się aż tak nie ciągnie. Na obrazku jest tutaj narysowane, że dziecko ściska. To ja będę ściskać. Satysfakcja. Nie no, powiem wam, że nie jest złe, aczkolwiek nic nie robi takiego. Chyboczę się. I to wszystko. Nie rozciąga się. Bardziej powiedziałabym, że jest to rwące. Czekajcie. Wymiksuję znowu. Ale brokatu zostawia. Patrzcie, ile brokatu zostawiło. Dobra. Czy się połączyło? Takie miksowanie, widzę, łączy tego slajma z powrotem. Także już wiemy, że trzeba miksować. Ale poza tym nic. Nic nie robi. To zostały nam już tylko dwie glutoplazmy do przetestowania i tutaj mamy goo. I to goo, to nie wiem, czy goo to jest putty, czy goo to goo, ale to też zmienia kolor. Także pod wpływem temperatury naszych rąk użyję rekina, żeby przeciąć sreberko. I zobaczmy, co to jest goo. Coś super sztywne, kawałek tu wyszedł. Jest to chyba takie putty, które nawet wyjść nie chce. Rozciąga się, jest rozciągliwe, dobrze, działa. Jeszcze tylko niech zmieni kolor. Powiem wam, że nie chcę zmieniać za bardzo koloru, ale dokonałam eksperymentu. Patrzcie, jak chuchnę. To zmienia wtedy na różowy. Najwyraźniej w pokoju jest za zimno i ciepło moich rąk nie zmienia dostatecznie. Ale chuch zmienia. Trochę obrzydliwe, jak tak chucham. Nie wiem, jakoś tak... Wiecie co? Teraz to nieświeże jest. Nachuchałam. A zęby kiedy były ostatnio myte, co? I tak se chuchnęła. I zanieczyściła. Ale powiem wam, że te mi się bardzo, bardzo mnie satysfakcjonują, te putty. Putty mi się... I to daje taką siłę. Wyzwala takie, wiecie co, dziwne emocje. Takie, że chce się to robić. Uzależniające. Putty fajne. I na koniec została nam ostatnia glutoplazma, ostatni slime. Macie, nazywam slime'em. Patrzcie na to. Zapakowane w takim pudle. Nagle się okazało, że wszystkie, większość jest fioletowa. Ta też jest fioletowa, ale co poradzę. Na obrazku narysowane jest, a raczej nawet pokazane na zdjęciu, że można ją dmuchać. Patrzcie, ona robi jakby bańki z glutoplazmy. Bardzo mnie to
fascynuje. O, jak dużo po brzegi, ale tu nie oszukują, słuchajcie. Nie było tanie, ale też nie oszukane. Bańki same się robią, to nie trzeba nadmuchać. Ale czad. I się rozciąga w końcu. Słuchajcie. O, rozciągliwe. Nierwie się. Ale super. I kolor dosyć intensywny. Ale czad! Jelito! Ale super! Tu od razu zaznaczam, plastikowe rurki to zło. Kupiłam je zanim wiedziałam, że to jest zło. I je jeszcze mam, także co za różnica, czy je wyrzucę używane, czy nie, już muszę użyć, ale nie kupowajcie, nie kupowajcie, nie kupujcie. Nie działają balony. Balonom nie mówię, nie. O! Ale to, słuchajcie, patrzcie. Działa, działa i Więc słuchajcie, na koniec tego filmu nie pozostaje nam nic innego, jak zrobić to, na co czekałam od samego początku. Nie to, a połączyć wszystkie slajmy razem. Ja tu już zaczęłam i na koniec tylko ten, no kurde, aż mi trochę szkoda tego, ale tak naprawdę ja nie mam co z tym robić, więc rzucam, połączę i zobaczymy. Zobaczymy co wyjdzie, słuchajcie. Te pierwsze gdzieś już się tam zlały. Niech to się tak lekko zmiksuje. Nie rzucałam tutaj putich. Puti są odło... O! A ten co? O nie. Jest okej, jest okej. Nieważne. Czy firmy są kompatybilne razem? To się przekonamy zaraz. Zobaczcie, nie połączyły się ze sobą. Nie są... O! Rozdzielają się. Te firmy nie są kompatybilne, niestety. Szkoda, szkoda, bo byłaby jedna wielka taka, wiecie co, slajmowa maziaja. A tak to jest kupa. Kupa jednorożca. No, ale naprawdę jednorożca. To jest prawdziwa kupa jednorożca. Brokat ma. Powiem wam, że tak średnio się połączyły. Prawie wcale, ta fioletowa najlepsza. Ona nie lubi innych. Te gorszej jakości się mniej więcej razem jakoś połączyły, natomiast fioletowa odmawia posłuszeństwa. Nie chce się kolegować z plebsem. Lepsza. No, taka bezczelna trochę ta glutoplazma fioletowa. A te się zakumplowały. Ale trudno, przynajmniej wiemy. Słuchajcie, to tyle. Myślę, że ten eksperyment się komuś przydał. Wątpię. Dobra, pozdrawiam was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Cały czas chcę balona zrobić. I zobaczymy się bardzo niedługo. Niby się nie połączyły, a powiem wam, satysfakcja. Pa!